Czy są darmowe leki dla seniorów? Czy otrzymał pan coś? Nie ma, to bez bójda na resorach. Czyli nie ma, ale... Nie ma. Żadnych, nawet najtańszych? Po 2-3 zł nawet nie są... Za 2-3 zł to każdego stać. No właśnie, a te po 50, po 100? Tych nie ma. Dobre, mogę pytanie, jak po wyborach? Jakie humory po wyborach? Chce pan się powiedzieć, dobre humory czy nie bardzo? Bardzo dobre. Czyli pan nie był zapisem, mam rozumieć? Nie, nie. Co ten PiS zrobił, tak? Co pana najbardziej denerwowało za tamtego rządu? A wszystko. A 13 pan już miał, 14? Nie szkodzi. Nie pomogło to? Nie pomogło, bo... Dlaczego pan nie chciał? No bo nie chciałem, bo w innych sprawach mi zawiedli. Pewnie i tyle. Nie będę... Dlaczego młodzi wybrali koalicję, nie PiS? Że mieli dość już tego PiS-u, obalili PiS, no. Oczywiście, że tak. Jakby nie mieli dość, to by głosowali za PiS-em. Jak pan myśli, co się przekonało? O jakie poglądy chodziło? Mieli dość tego, co się działo. Czyli widzieli po prostu młodzi, co się dzieje, tak? Oczywiście, że tak. A jest pan za ogólnie za tym rozdawnictwem, czy nie? Czy ukrócić to powinni? Te 13, 14, to wszystko, coś innego zamiast tego? Co by pan wolał? Tak? Jakby emerytom można pomóc? Jak ma ktoś 1500 na przykład, jak im pomóc? Oni nie mają, sam czynsz powiedzmy kosztuje, no, płaci się 800, 700. Nie wiem. Nie wie pan. Nie wiem. W tym się A jest nie bardzo wiem. Drogo? Drożało coś w sklepie? Jest drogo. Kto to zawinił, jak pan myśli? Kto, przez kogo? No kto? No władza winna jest. No. Kto na tego premiera? Tusk? No a kto inny? Nie ma innego. No nie ma innego. Tusk będzie już. Pan zadowolony by z tego był. Jakie ma takie zalety w Tusk? Czym się wyróżnia? Nie wiem, inteligentny jest... Jest inteligentniejszy jak Jarosław Kaczyński. Na pewno, tak? Od Kaczyńskiego inteligentniejszy, tak? No, oczywiście. Będzie spokojnie teraz za koalicji, ogólnie za tych rządów? W kraju mniejszy podział będzie? Będzie lepiej, jak wie pan. No, niż zapisu będzie lepiej, tak będzie spokojnie się żył, jak pan myśli. Będzie bezpieczniej? Będzie bezpieczniej. Powinni rozliczyć te afery wszystkie, no nie wiem, ta Villa Plus afera, co była, tam jakieś inne. Powinni rozliczyć i to jak najszybciej. Czyli wszystko sprawdzić, co się działo. Oczywiście. A, potrzeba zmian telewizji polskiej? Oczywiście, że tak. Czyli co, to była jest stagnacja. Tak jest. 800 plus, powinno by dalej dawać dzieciom, rodzinom? Czy... Dzieciom mogą dawać. Ale wszystkim pracującym czy niepracującym, bogatym? Najbogatszym nie. Bogatym nie dajemy. Jak ktoś 10 tysięcy zarabia, to nie. Oczywiście, że tak. Czy Tusk będzie dobrym premierem? Będzie. Ile się czeka do lekarza? Bardzo długo. Ile pan najdłużej czekał? Tak ok, rok? Było kiedyś? Ja mało choruję, tak żeby... A, no to chociaż też panu zdrówko opisuje. No. Jaki? No nie, na przykład gospodarczo kraj się rozwijał? Budowało się coś, jak pan jechał przez Polskę, czy... Czy zwijał się bardziej niż rozwijał? Nie zwijał się bardzo, ale no, okay. I nie rozwijał się też.